Cześć! Witaj na moim kanale! Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie coś naprawdę wyjątkowego. Porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja zmieni i już teraz zmienia naszą przyszłość. Przedstawię Ci 6 niezwykłych prognoz, rozwiejemy mity na temat AI przejmującym kontrolę nad światem i omówimy wpływ AI na zawody, takie jak na przykład programiści. Pokażę Ci, jak dziś możesz wykorzystać sztuczną inteligencję w swoim codziennym życiu. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie niesamowite zmiany czekają na nas w najbliższych latach, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Zapinamy pasy, bo będzie się działo! Prognoza pierwsza. Rewolucja w medycynie. Zacznijmy od medycyny. Myślę, że każdy z Was zgodzi się z takim sformułowaniem, że zdrowie jest najważniejsze. Wyobraź sobie świat, w którym choroby są diagnozowane z niespotykaną dotąd precyzją, a leczenie jest idealnie dostosowane do Twoich potrzeb. To nie jest science fiction. To jest rzeczywistość, która nadchodzi wielkimi krokami, dzięki sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja już teraz pomaga lekarzom w analizie ogromnych ilości danych medycznych. Zobacz wywiad przypięty na kanale. Możemy wziąć też na przykład badania opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine, które pokazują, że algorytmy AI mogą diagnozować choroby serca i płuc z dokładnością równą, a nawet przewyższającą lekarzy specjalistów. Co więcej, firma DeepMind opracowała system AI o nazwie AlphaFold, który przewiduje strukturę białek z niespotykaną dotąd dokładnością. To przełom, który może przyspieszyć rozwój nowych leków, no i terapii. Podoba Ci się taka wizja przyszłości? Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i chodźmy dalej. Prognoza druga. Autonomiczne pojazdy i transport. Przejdźmy teraz do transportu. Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że Twój samochód sam Cię zawiezie do pracy, a Ty w tym czasie będziesz mógł odpocząć lub nadrobić zaległości? Autonomiczne pojazdy to nie jest odległa przyszłość, ale technologia, która jest już testowana na naszych drogach. Firmy takie jak Tesla, Waymo czy Uber intensywnie pracują nad samochodami bez kierowców. Według raportu Navigation Research do 2030 roku autonomiczne pojazdy staną się powszechne w wielu miastach na świecie. Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Według Światowej Organizacji Zdrowia ludzkie błędy są przyczyną ponad 90% wypadków drogowych. Autonomiczne pojazdy mogą znacząco zmniejszyć tę liczbę, redukując liczbę wypadków, no i tym samym ratując życie. Jeśli tak jak ja, nie możesz doczekać się, aż będziesz mógł podróżować w pełni autonomicznym samochodem, daj znać w komentarzu. Prognoza trzecia. Sztuczna inteligencja na rynku pracy. Rozmawiajmy o rynku pracy. Wiem, że wiele osób obawia się tego, że AI zabierze nam pracę. Ale czy rzeczywiście jest się czego bać? Spójrzmy na fakty. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego The Future of Job Reports 2023 sztuczna inteligencja do 2025 roku może stworzyć aż 97 milionów nowych miejsc pracy. Jednocześnie eliminując 85 milionów. To oznacza, że ogólny bilans jest pozytywny. Nowe zawody pojawią się w takich dziedzinach jak analiza danych, uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo i etyka AI. Kluczem jest ciągła adaptacja i ciągłe zdobywanie nowych umiejętności. Pamiętaj, że AI to narzędzie, które może nam ułatwić pracę, a nie wróg, który chce nam ją zabrać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować się na przyszłość na rynku pracy, daj znać w komentarzu. Prognoza czwarta. Sztuczna inteligencja w codziennym życiu. Czy zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz jest nawet w Twojej kieszeni? Jeśli korzystasz z asystentów głosowych, takich jak Siri czy Google Assistant, albo na przykład używasz filtrów na Instagramie, albo otrzymujesz spersonalizowane rekomendacje filmów na Netflixie, to właśnie AI działa dla Ciebie. Według danych firmy Gartner do 2025 roku aż 80% interakcji klientów z firmami będzie obsługiwane bez udziału człowieka. To pokazuje, jak bardzo AI stało się częścią naszego codziennego życia. Możesz wykorzystać AI do poprawy swojej produktywności, nauki języków, planowania finansowego czy dbania o zdrowie. Możliwości są niemal nieograniczone. Prognoza piąta. Sztuczna inteligencja, a etyka i bezpieczeństwo. Na koniec poruszymy ważny temat etyki i bezpieczeństwa. Czy AI przejmie kontrolę nad światem? Czy powinniśmy się bać? Odpowiedź brzmi nie. Ale musimy być ostrożni. Eksperci tacy jak dr Kate Crawford z AI Now Institute podkreślają, że kluczowe jest odpowiedzialne rozwijanie AI z poszanowaniem prywatności i praw człowieka.
Unia Europejska pracuje nad aktem o sztucznej inteligencji, który ma na celu uregulowanie wykorzystania AI, zapewnienie transparentności i zapobieganie nadużyciom. Pamiętajmy, że AI to narzędzie stworzone przez nas i to od nas zależy, jak zostanie wykorzystane. Świadome korzystanie z technologii to klucz do bezpiecznej przyszłości. A jeżeli uważasz, że etyka AI jest ważna, to podziel się w komentarzu. Wiem, że jest wiele opinii na ten temat, że Unia Europejska tak naprawdę spowalnia pracę. Dajcie znać, co o tym myślicie. Prognoza szósta. Przyszłość programistów. Teraz przejdziemy do tematu, który jest mi szczególnie bliski, czyli przyszłość pracy programistów. Czy AI zastąpi programistów? Może Cię to zaskoczy, ale odpowiedź nie jest jednoznaczna. To zależy. AI jako współpracownik, a nie jako zastępca. Sztuczna inteligencja, taka jak GitHub Copilot czy Tabnine, już teraz wspomaga programistów w pisaniu kodu. Te narzędzia potrafią generować fragmenty kodu tak naprawdę na podstawie komentarzy czy po prostu podpowiadać rozwiązania problemów. Jednak według raportu State of AI in Software Development 2023 firmy O'Reilly 85% programistów uważa, że AI zwiększa ich produktywność, ale nie zastąpi ich całkowicie. AI automatyzuje rutynowe zadania, pozwalając programistom skupić się na bardziej kreatywnych i złożonych aspektach ich pracy. Prognoza siódma. Wpływ na inne zawody. Podobnie sytuacja wygląda też w innych zawodach. Prawnicy. AI pomaga w analizie dokumentów i wyszukiwaniu precedensów, ale interpretacja prawa i reprezentacja klienta nadal wymaga ludzkiego doświadczenia. Nauczyciele. AI może personalizować nauczanie i oceniać pracę, ale empatia i interakcja międzyludzka pozostają niezastąpione. Księgowi. Automatyzacja procesów księgowych przyspiesza pracę, ale doradztwo finansowe i strategiczne decyzje nadal leżą po stronie człowieka. Kluczowe umiejętności przyszłości. W dobie AI ważne stają się umiejętności miękkie, takie jak kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna. Według Instytutu Przyszłości, czyli Institute for the Future, aż 85% zawodów, które będą istnieć w 2030 roku, jeszcze nie zostało wymyślonych. Tak więc, jeśli jesteś programistą lub planujesz nim zostać, nie musisz się obawiać. AI to narzędzie, które może uczynić Twoją pracę bardziej efektywną i satysfakcjonującą. Kluczem jest ciągłe uczenie się i adaptacja. A jeżeli ten temat Cię zainteresował, to koniecznie zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu, czy chcesz zobaczyć więcej materiałów na ten temat. Podsumowanie i zakończenie. Jak widzisz, sztuczna inteligencja niesie za sobą ogromny potencjał. Od rewolucji w medycynie, przez autonomiczne pojazdy, zmiany na rynku pracy, wpływ na zawody takie jak programiści, aż po codzienne ułatwienia i wyzwania etyczne. To od nas zależy, jak wykorzystamy te technologie. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci zrozumieć, co nas czeka i rozwiał pewne wątpliwości. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, to bardzo dziękuję Ci za uwagę. Koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A wszystkie zacytowane źródła znajdziesz w pierwszym komentarzu przypiętym pod tym filmem. Pozdrawiam!